Na placu przed sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odbył się dziś wernisaż wystawy Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wystawa Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim została oparta na książce ojca profesora Pawła Mazanka. Opisano w niej postawę zakonników z klasztoru przy ulicy Karolkowej, którzy 6 sierpnia 1944 roku zostali rozstrzelani za to, że nie zgodzili się na opuszczenie klasztoru, pozostając przy mieszkańcach warszawskiej Woli. Zachodził z tyłu, każdemu strzelał w tył głowy. Nasycił się tym widokiem, tylko zostawił ojca przełożonego. Zaszedł go z przodu, wymierzył w twarz i strzelił. Niemiecki oficer rozstrzelił wtedy 30 redemptorystów, a ich ciała zostały spalone. W książce pod tytułem Boję się śmierci pod gruzami opisano również siostry sakramentki, które poniosły śmierć 31 sierpnia 1944 roku. Mimo ostrzeżenia przed bombardowaniem zakonnice trwały do końca przy rannych. W jednym momencie całe sklepienie kościelne runęło, kryjąc pod gruzami zgromadzone dookoła Najświętszego Sakramentu siostry i około 1000 osób cywilnych. Mordowanie polskiego duchowieństwa to pierwszy rozkaz, jaki usłyszeli niemieccy i rosyjscy żołnierze, podkreślał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To nie jest przypadek, że od pierwszych dni wojny II światowej, od pierwszych dni okupacji, duchowni rzymskokatolicy stali się pierwszymi ofiarami zarówno reżimu narodowo-socjalistycznego, jaki nieśli ze sobą Niemcy, jak i komunistycznego, jaki nieśli ze sobą bolszewicy. Ponieważ polskie duchowieństwo, kapłani, osoby konsekrowane, siostry zakonne byli trafnie oceniani przez naszych ciemiężycieli jako przewodników duchowych, jako elitę narodu, elitę, która poprowadzi naród w tym wymiarze duchowym przede wszystkim, do zwycięstwa. W czasie II wojny światowej zamordowano ponad 3000 polskiego duchowieństwa. Wystawę przygotowaną przez ojca Pawła Mazanka i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie można już wkrótce zobaczyć w innych miastach Polski. Kolejny przystanek mamy prawdopodobnie w Gdyni i w Elblągu, no potem w Warszawie w kilku miejscach, no i potem dalszy gdzieś południe Polski. Podczas każdego wernisażu będzie możliwość zakupienia książki Boję się śmierci pod gruzami. Zebrane środki pozwolą na jej przetłumaczenie i sprzedaż w innych krajach.